Anna Rucińska z Czytelnika. Chciałam dzisiaj Państwu przedstawić rozmowę z panią Teresą Worowską, tłumaczką dziennika Szandora Marojego. Naszą rozmowę nagrywamy z okazji premiery piątego i niestety ostatniego tomu dziennika. Chciałabym się panią zapytać, jak to właściwie doszło, że i pani, i my postanowiliśmy przygotować pięciotomowe wydanie, bo trzeba pamiętać o tym, że w 2004 ukazał się jednotomowy Wybór. Ten jednotomowy Wybór to była druga książka, którą ja, Marojego, którą ja tłumaczyłam. Zaproponowałam wtedy czytelnikowi, jeszcze tłumacząc Wyznanie Patrycjusza, bo wtedy bardzo intensywnie czytałam całą twórczość Marojego i jakoś bardzo prędko zorientowałam się, że ten dziennik jest pozycją wyjątkową. Ale mówiąc ten dziennik, mam na myśli teraz pierwszych 6 cienkich tomików, które były wyborem dokonanym przez samego Marojego. To była malutka cząstka materiału, myśmy nie znali całości, która spoczywała na dnie wielkiej okrętowej skrzyni, w której Maroj trzymał swoje rękopisy. I w jakiś czas po jego śmierci ta skrzynia przybyła na Węgry, zaczęło się opracowywanie całości i kolejne wydawanie. A ponieważ tom z 2004 roku, to już, prawda, wydawnictwo wie na ten temat więcej niż ja, ale ja też jestem zorientowana, że to był tom bardzo dobrze przyjęty przez czytelników i ja już wiedząc o tym zamieściłam zmiankę w posłowiu, że tego materiału w oryginale jest więcej, to było zainteresowanie tym szerszym wyborem. Ja się z tego bardzo ucieszyłam, no i teraz już, prawda, w tych 5 tomach te 5 tomów jest na podstawie całości już w tej chwili. I myślę, że to jest taki duży, bardzo dobry, reprezentatywny wybór. To prawda, ten pierwszy tom my przez wiele lat, czytelnik przez wiele lat wznawiał co roku, a kolejne wydania, kolejne do druki. Pani nas zachęcała i przedstawiała, że jest tego więcej i ciekawiej. Jednocześnie wydawaliśmy inne tytuły Szandora Marojego, które również spotykały się z dobrym odbiorem czytelników. Stąd nasza decyzja, żeby jeszcze więcej przedstawić z dziennika. I wyszło z tego 5 tomów. Muszę Państwu powiedzieć, że to wielkie jednak przedsięwzięcie jest, żeby co roku na maj, taką przyjęliśmy regułę, na maj przygotowywać obszerny, około 500-stronicowy tom. Pani dokonała wyboru również fragmentów do każdego tomu. To niezwykła praca. Proszę powiedzieć, jakimi kryteriami się pani kierowała? To jest bardzo, bardzo ważna kwestia w wypadku takiej pracy. Trzeba sobie to dobrze przemyśleć, znając całość materiału i nie tylko na podstawie tego materiału, ale również na podstawie tego, co by się chciało pokazać w innym kraju, prawda? To zrozumiałe, że tych 18 tomów, które tutaj Węgrzy ogłosili in extenso, to jest dla czytelnika węgierskiego rzecz bardzo ciekawa i tutaj nie było co dokonywać żadnych wyborów. Ale dla czytelnika zagranicznego to już zawsze jest trochę inaczej, bo są pewne części czy fragmenty, które są słabo zrozumiałe, czy nie są takie ważne z naszego punktu widzenia. Kilka podstawowych kryteriów sobie przyjęłam na początku i starałam się ich trzymać w ciągu tej całej pięcioletniej, troszkę więcej niż trwającej 5 lat pracy. Pierwsza sprawa to taka, że chciałam jak gdyby zrekonstruować, na ile to się da, z zapisków dziennika, życiorys, biografię tego bardzo ciekawego człowieka, który no, miał losy bardzo interesujące. I wszystkie te zapiski, czy większość tych zapisków, które dotyczyły jego kolei życia, także jego małej rodziny, no starałam się, żeby one się znalazły, żeby można było sobie wytworzyć obraz, jakie on przeżył życie. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa też bardzo ważna, myślę, że szczególnie dla tych czytelników, ale może nie tylko dla nich, którzy przeżyli część życia w XX wieku, ponieważ to jest właśnie wielki świadek XX wieku, Maroi. Starałem się, żeby tutaj miejsce było na rozmaite jego refleksje i opisy rozmaitych wydarzeń, które się za jego życia, ważnych wydarzeń politycznych, międzynarodowych, które się za jego życia rozegrały. To jest bardzo ciekawe czytać po kilkudziesięciu latach, jak on to wtedy widział i przede wszystkim jak on to oceniał, dlatego że te informacje o rozmaitych sprawach, wydarzeniach politycznych, one nigdy nie są same dla siebie, dla samego opisu. One są zawsze punktem wyjścia do refleksji. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ człowiek tak inteligentny, tak umiejący wyciągać wnioski, prognozować, oceniać intelektualnie, no to jest na pewno wart przeczytania i poznania to, co on na ten temat pisał. Bardzo ciekawym wątkiem w ciągu całego życia Maroiego, bardzo ważnym wątkiem, jest to, jak funkcjonuje wewnętrznie, intelektualnie, duchowo, emocjonalnie człowiek, dla którego kontakt z kulturą jest zupełnie elementarną potrzebą życiową. Jak to funkcjonuje w jego życiu, jak to się, że tak powiem, skrapla właśnie też w refleksjach, wrażeniach, impresjach, które on zapisuje w dzienniku. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Dotyczy w największej mierze chyba literatury, ale również w bardzo dużym stopniu malarstwa i to też trochę muzyki. Jakby to powiedzieć, żywot człowieka kulturalnego, tak można powiedzieć. Co kultura daje człowiekowi, kiedy potrafi z niej tak korzystać jak Maroi. Otwiera oczy nam to na taki bardzo ciekawy, bardzo ciekawą możliwość. I jeszcze jeden wątek bardzo ważny w życiu Maroiego, trochę związany z tym ostatnim, to podróże. Bo on bardzo, bardzo lubił podróżować przez całe życie, szczególnie młodsze lata, kiedy jeszcze fizycznie był w dobrym stanie, to podróż była wielką jego pasją i namiętnością. I nie tylko podróżował, ale jak to polskie powiedzonko niegdyś informowało nas, że podróże kształcą wykształconych. No to właśnie na podstawie tych jego opisów, zapisków z podróży, no bardzo ciekawie to się jak gdyby ujawnia, jak wiedza połączona z taką świeżością spojrzenia i intelektualnymi mocami, że tak powiem, przetwórczymi tego, co się widzi, jak to owocuje w refleksji. Także te rzeczy były, powiedzmy, najważniejsze. Na podstawie, pracując nad dziennikiem, dokonując wyboru ogromnej pracy, tutaj jestem pełna podziwu, a tworząc różnorodny i pełny obraz tego pisarza, dla polskiego czytelnika, chyba zrodził się pomysł napisania u pani książki w ogóle o Maroju. Tak, no to jest tak jak w życiu, prawda? Spotkanie z jakimś bardzo ciekawym człowiekiem. My mamy szansę obcować z nim przez dłuższy czas, tak jak ja z powodu tych przekładów przez wiele lat. W człowieku wytwarza się taki wewnętrzny obraz, kto to był tak naprawdę. I ponieważ jego książki, jego powieści czy eseje jakąś część tego przedstawiają i to czytelnik sam może sobie zbudować, ale jest też cała wiedza, którą no ja częściowo tam próbowałam ujmować w posłowiach, no ale posłowie to zawsze jest do jakiejś konkretnej książki, prawda, a nie o pisarzu samym. Więc jest jakaś część wiedzy, której utwory literackie napisane przez Maroiego nie dają o nim samym, o tym, z jakiego on wyszedł środowiska, co ono dla niego znaczyło, kim byli ludzie, w których on się wychował, jakie to były czasy, jakie to było miasto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia na temat Maroiego, jak on funkcjonował w środowisku literackim, jak on się zmieniał i tak dalej, i tak dalej. To można w jakiś sposób zrekonstruować, jak mówię, szczególnie na podstawie dziennika, no ale nie zapominajmy, że dziennik on zaczął pisać w 1943 roku, nie tylko w 1943, ale również w 1943 roku swojego życia. Więc cały ten czas przedtem, bardzo ważny czas w życiu człowieka, kiedy się kształtuje, kiedy się w znacznej mierze decyduje, co będzie dalej, co będzie z nim dalej, to są wszystko właśnie takie rzeczy, które są do opowiedzenia. Więc po prostu
No, chciałabym jakiś taki portret jego dać, ale za wiele na ten temat nie chciałabym jeszcze mówić, ponieważ to wszystko jest jeszcze, dopiero się staje, nic na to na scenie, jak to się mówi, czyli na razie zbieram materiał i dopiero potem, kiedy już będę miała mniej więcej jego całość, to będę mogła się zorientować, czy ta koncepcja, jeśli chodzi o formę tej książki, którą sobie wymyśliłam, czy ona się spotyka z tym materiałem w takim stopniu, żeby można było według niej no, napisać całość. Ja tak bardzo ciekawa tej książki, wyczekując jej, przeskoczyłam, a dzisiaj się spotykamy z okazji 5. tomu. Czy chciałaby Pani kilka słów powiedzieć jeszcze na temat dziennika 5. tomu? Kiedy ja dokonywałam tego podziału na 5 części całego materiału, to jeszcze wtedy tak bardzo sobie nie uświadamiałam, dopiero później, kiedy już te tomy zaczęły się kolejno ukazywać, jak bardzo każdy jest inny. To jest bardzo ciekawe, zupełnie przypadkiem, prawda? Pierwszy tom to są Węgry, lata ostatnie wojny, II wojny światowej. Świat dla polskiego czytelnika bardzo słabo znany. Jak to wszystko tam wtedy było, przecież było zupełnie inaczej niż w Polsce, prawda? I tak dalej. I ta dramatyczna decyzja o wyjeździe, wyjazd. Drugi tom to jest krótki pobyt we Włoszech, kilkuletni pobyt we Włoszech, bardzo piękny, pełen dobrych emocji i ten nieuchronny wyjazd do Ameryki. I 56 rok. Więc znowu też zupełnie inna historia. Trzeci tom znowu zupełnie inny, bo to są te bardzo, bardzo trudne lata, pierwszy pobyt w Ameryce, kiedy to wszystko szło jak z kamienia. Bardzo miał wiele trudności, chociaż też napisał w tym parę książek i w ogóle był twórczy, ale to był bardzo trudny pobyt. I potem jest czwarty tom, kiedy on wraca do swoich kochanych Włoch, ale te Włochy są już inne, prawda, bo to minęło ponad 10 lat. No i już te, ale to jest piękny, taki świetlisty okres. I decyzja, narasta decyzja powrotu do Ameryki na ostatnie lata życia. A ten piąty tom, który się właśnie ukazał, to jest tom, może chyba, nie wiem, czy może pierwszy jeszcze był tak bardzo wciągający emocjonalnie, ale ten na pewno jest ogromnie wciągający emocjonalnie. To są ostatnie lata życia. Jeszcze parę lat takich dobrych, takiej spokojnej, słonecznej, niespiesznej starości razem z żoną, a potem zaczyna się okres dramatyczny. Lola powoli, prawda, opada z sił i zaczyna chorować i zaczyna odchodzić. To trwa przez jakiś czas. Mąż ją pielęgnuje i przeżywa bardzo silny wybuch miłości do niej, którego śladu nie widzimy wcześniej w dziennikach. Także z tego punktu widzenia, jakie to jest dramatyczne, kiedy nagle uświadamiamy sobie, że ktoś odchodzi, kogo właściwie kochaliśmy nad życiem. No nie chcę w to się zagłębiać, ale w każdym razie muszę... Ja, a potem po śmierci Loli, bo to jeszcze Mary żył kilka lat po jej śmierci, to są te lata, kiedy on się już przygotowuje do odejścia. I to też jest bardzo ważne. Jak człowiek tak świadomy, tak pozbawiony iluzji, cokolwiek melancholijny, ale bardzo taki emocjonalnie, intelektualnie zdyscyplinowany. Jak on się przygotowuje do odejścia i jak to się w końcu dzieje. Także myślę, że to jest taki bardzo emocjonalnie angażujący tom, ta treść. Jedna z moich miłych nieznajomych facebookowych, tłumaczka, kiedy jakoś tam się na ten temat coś powiedziałam, zapowiedziałam, że pracuję nad tym 5. tomem, to ona napisała, że ojej, to taki już się boję, już się z góry boję czytać. To taki smutny będzie tom. No tak, on jest smutny, ale z drugiej strony jest bardzo takim materiałem, który daje możliwość bardzo ważnych, głębokich przemyśleń. I od tych przemyśleń nikt z nas nie może uciec, więc warto wyjść im naprzeciw. Zgodzę się, że jest bardzo mroczny, bardzo emocjonalny. No ale cóż, to jest ostatni tom, który kończy się no, tragicznie, tragicznym wydarzeniem. Bardzo pięknie i serdecznie Pani dziękuję za Marojego, za wspaniały wybór. Mówię to w imieniu naszym i również wydawnictwa i czytelników. Z niecierpliwością czekamy na książkę o Maroju.
a wydaliśmy już tyle, że będzie to uwieńczenie naszej, no nie, źle mówię, że naszej drogi, ale taki ważny punkt. Coś w tym jest, przepraszam, że przerywam, dlatego że kiedy z okazji kolejnych tomów odbywały się takie spotkania z czytelnikami, to ja za każdym razem otrzymywałam bardzo dużo pytań dotyczących właśnie biografii Maryjego, rozmaitych kolei jego życia i co jak było i tak dalej. Także myślę, że to będzie bardzo dobrze przyjęte przez czytelników, że no, ta część też, że tak powiem, wiedzy o nim zostanie ukazana. Na pewno i na pewno zrobi to pani znakomicie. Jeszcze raz dziękuję. Nigdy nie pisałam książki, więc sama nie wiem, co z tego będzie. Pisałam tylko posłowie do tej pory, więc to jest taka wielka próba też dla mnie. Ale już posłowie pokazują pióro. Zawsze są znakomite, mocno wprowadzające, ukazujące i samego bohatera, i jego literaturę, ale również pani krytyczne, ale pozytywne. Bo krytyczne, nie negatywne, ale krytyczne podejście do autora, jego wielką znajomość i sympatię do niego. To dobrze zapowiada. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za gościnę w swoim domu, przy biurku, przy którym powstają fantastyczne tłumaczenia i książka. Czekamy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.